Siema, siema. Tak jak zapowiadałem poprzednio, plan na dzisiaj to ogarnięcie, co to robi ten Extraction Beacon. Więc to sobie na razie zostawię, żeby mnie nie było widać na mapie. Bo ja muszę iść na Drilling Site i chyba tego użyć. Ale co mi to da, to nie wiem. A zdobyłem coś do tego? Nic niestety nie zdobyłem. Zobaczymy, może jak tego użyję, to coś tam dostanę. O, znalazłem meczek dosyć szybko. Nie mogę się doczekać, aż ta gierka wyjdzie, nie? I sobie będę mógł grindować. Tak jakby dłużej, no bo teraz kilka dni tylko testów i koniec. Kurde, ja te 7 wardów muszę zrobić w jednym meczu. Dobra, to nie biorę ich nawet. Gdzie jest drilling site? Jest coś takiego w ogóle? Czekajcie, construction, rafineria. Nie ma czegoś takiego jak drilling site. Gdzie ja mam tego użyć? Może chodzi, że na rafinerii? Nie wiem, pójdę na rafinerię i zobaczymy. Nawet nic zlutuję po drodze. Tu raczej tak nic ciekawego nie zdobędę. Chyba, że będzie jakiś mini bossik i fajna skrzyneczka, to ewentualnie wtedy. Póki co to idę na tą rafinerię i zobaczymy. A może drilling site jest nad rafinerią? Kurde, nie mam pojęcia, gdzie to może być. Tak na dobrą sprawę, niestety. Dobra, padł. Ten też. Nie wiem, czy te mopki jest sens. O, artefakcie pod ability power. Jedyny aktualnie moim zdaniem minus tej gierki to taki, że nie ma trade'u. I nie wiem, czy ma być docelowo. Jak nie będzie trade'u, no to lipa, nie? No bo tutaj mam podnosić item na ability power. Chyba tylko po to, żeby ten PC sprzedać, a one też nie są jakieś giga drogie. Jestem tutaj. Tych sobie skipniemy. Skrzynkę otworzę. Czekajcie, gdzie może być drilling site? Ty, a to nie tutaj? Cog Village? Wydaje mi się, że pierwszy jakiś tam quest był na drilling site. Wydaje mi się, że to może być tam. Skrzyneczkę sobie oczywiście otworzę. Dobra, to wezmę. Nie wziąłem woreczka na golda. Niestety zapomniało mi się. Oj, dostałem hitka. Ojoj. Co tu się dzieje? Spotka? W razie czego? Jakby ktoś chciał mnie tutaj zaskoczyć. No. Dobra. Robimy tak. Spotka. Tu też jeździ taki pociąg. I on ma HP, więc w teorii da się go rozwalić. W teorii, ale w praktyce nie mam pojęcia. Nie próbowałem jeszcze. Dobra. To idziemy tutaj. To mi się wydaje, że tam będzie ten drilling site. Zobaczymy. Mopki na szybkości. To są mopki, które mają trochę więcej HP, więc. No, myślałem, że loot będą miały większe, ale nie mają. O, i to jest ten NPC właśnie. Tylko on nie ma nic tutaj ciekawego. Za dwie potki sobie mogę kupić. To fajne. No. Tylko nie mam tyle golda. Szkoda. Ja mogę sprzedać coś do niego? Na przykład to. Tak. Dobra, biorę tą potkę. Jak będę się z kimś bił, to ją odpalam i dostaję zredukowany damage, bo nie mam żadnego kumpla przy mnie. Wygląda giga spoko. No dawaj, 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 dawaj. Dobra, wbijamy tutaj. I pytanie, czy to jest to. No otwórz, halo. Czasami też buguje.
Dobra, i to jest chyba drilling site. Aha. To pytanie, co ja mam z tym tutaj zrobić? Idę na środek. Okej. Oj. Że mam tyle potek, też nie oznacza, że muszę dostawać damage za darmo. Ty, ja mogę to wziąć gdzieś do tego NPC-a. Mówiłem, gdzie on jest. Tego mobka jeszcze uwalimy. Zobaczę tutaj, bo w tych skrzynkach mogą być fajne itemki. Uwaga. Na sal najwyżej. Ja nie wiem, czy to nie jest tutaj do tej maszyny. Dobra, wybuchnij. I to jest do tego? Nie, to nie jest do tego. Dobra, wezmę to. Idziemy do tego NPC-a. Ty, no to ja nie wiem, gdzie to jest. Co się z tym robi? Nie mam pojęcia. No bo to może nie jest drilling site? O, jest jakiś chłop. O kurde, dwóch chłopa. Fotki mi się zbugowały. Nic się nie da zrobić na dwóch graczy. Nic się nie dało zrobić. Umarłem w pół sekundy, nie? Oni mieli 30-40 ponad level. Nie wiem. No jednak solo kolejka by się przydała, bo... Bo mimo to, że miałem spoko itemy, których już nie będę miał, miałem tam fioletową zbrojkę i tak dalej, to nic nie mogłem na nich zrobić. Totalnie nic. Stałem stuna, nie mogłem się ruszać, no tragedia. Także no, jak się trafi na jakieś dwóch nobów, to może być łatwo, ale jak się trafi na jakieś gości, którzy ogarniają, no to... To nawet kurde, te dodatkowe staty niewiele dają. Niestety tak to wygląda. No i straciłem tego itemka. I dalej nie wiem. Co z nim zrobić? Niestety. No i to też straciłem. A to... Dobra. Polecimy jeszcze jedną. Spróbuję znaleźć tego NPC-a. Ale mam teraz gigadziadowski level, nie? Ale szkoda gadać. Dobra. Kolejna giereczka. Bierzemy potki. Minus jest taki, że widać mnie już od początku na mapie. No i tak w zasadzie w poprzedniej gierce mógłbym nie zginąć. Gdybym nie miał tego na sobie. No bo oni mnie widzieli od początku na mapie, nie? Mnie po prostu zaszli z dwóch stron i nie miałem gdzie uciekać, no ale jest jak jest. Chciałbym w końcu znaleźć tego NPC-a i zobaczyć, czy to jest rzeczywiście do niego, a jeżeli tak, to co to daje. Ale kurde, czuć teraz te gorsze itemy. No bardzo czuć niestety. Itemy dużo dają w tej gierce. Dużo przyjemniej się gra z lepszymi itemami. Tu są jakieś dziadegi. Dobra, no idę tam, podejdę pod rafinerię. Może... Może znajdę tego NPC-a znowu. Zobaczymy. No i może jakieś fajne itemki to będę. Przydałoby się. Ogólnie do czyszczenia mobków ta postać jest giga fajna.
Shield pod Ability Power. Moja postać jest pod AD. Takie mopki. One nie są mocne. Z nich chyba też nic ciekawego nie leci. No nie. Nie słyszę, żeby gdzieś był ten NPC, bo jego też słychać. Dobra, dawaj. Skrzynkę sobie otworzę. Może coś fajnego będzie. Bo no tak jak mówię, minus jest taki, że widać mnie na mapie, nie? Więc jak zaraz ktoś tu do mnie przyleci, to nie będę jakoś bardzo zaskoczony tym faktem. Brakuje mi też tutaj w tej grze jakiegoś case'u, nie wiem, może levelowania na mopkach. To sobie wymienimy. Teraz tak, bierzemy to. Idziemy do góry. To sobie skipniemy te mopki. Te też. Podejdę tam pod rafinerię i zobaczymy, czy jest ten NPC. Nie wiem, czy go nie słyszałem gdzieś tam, u góry. No tu, gdzie był ostatnio, to go nie ma. Użyję podkę. Nie wiem, pójdę tu do góry. Wydaje mi się, że go tam słyszałem. Gdzieś tutaj. No i mnie podkaczał ten mobek. No nie ma tego NPC-a. No to musiał być bot. Nie wierzę, że to był zwykły, normalny gracz. Chyba są trzy boty w tej gierce. Ty, ktoś ten pociąg robił w ogóle. Nie wiem, też nie wiem, jak się ten NPC porusza. Żebym mógł jakoś sensownie szukać. Więc no, chyba lipa. Chyba trzeba będzie po prostu pójść do ekstraktu i tyle. Aj, ciapnęło mnie. Dobra, dawaj podkę. Te podki się czasami bugują. Construction site. Że to sobie wyczyścimy. Może odrobię jakieś itemy z poprzedniej wywalki. Zobaczymy. Shit. Też nie wiem, czy ta zbrojka nie byłaby spoko. Nie, no nic tu nie ma ciekawego. Dobra, nie wiem, pobiegnę, poszukam tego NPC-a, jak nie będzie, no to unlucky. NPC-a nie udało mi się znaleźć, ale jakiegoś gościa tu widzę, tylko że on ma kurde lepsze itemy ode mnie. Ma mopki na sobie też. Nie wiem, dobra, ta gra jest jakaś zbugowana. Kliknąłem spację i mi nie kliknęło. W ogóle postać mi się zbugowała. No niestety. Dobra, trzeba się ewakuować, bo się wywalę zaraz. Ale chłop nie ma ulti.
No come on. Aha, i on ma ulti już. Psz, to nie jest wagierka. O pierdziele. No on się raczej nie wywali. Aj, szkoda. Tak blisko było. No miał troszkę lepsze itemy. No jest jak jest. No i tego NPC nie udało mi się znaleźć. Jak jest potrzebny, jak mam ten itemek, to nigdy nie mogę go znaleźć, nie? Nie wiem, o co chodzi.